rzeczy, które tutaj realizowaliśmy wspólnie, te, które my robiliśmy, postaraliśmy się również na stronę internetową tą naszą dać, także będziecie sobie mogli filmy takie instruktażowe nawet zobaczyć. Tam jest pracownia plastyczna i właśnie tutaj trwają prace nad dekupażem. Mam tutaj krok pierwszy. Trzeba będzie tą emulsję rozłożyć na waszej deseczce równomiernie pędzelkiem. Czyli musimy sobie tu powycinać. Czyli już się nam zrobił, teraz nam się zrobił sześcian, nie? Teraz nam się... Nie szkodzi. Teraz nam się zrobił sześcian. Takie ćwiczenia robiliśmy makiem, wysypywaliśmy magię, każdy mógł sobie coś tam poruszać rączką i namieszać ciekawego. Wyszły przepiękne obrazy. Może ja uczycie. Ja bym chciała dzieci zachęcić do tego, do tej aktywności, no, swoim dzieciom pokazać, jak się robi to shibori, jak to farbowanie tkanin. Jesteśmy właśnie w sali plastycznej, w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej. Że to się wiąże tkaninę, że potem się macza w odpowiednich barwnikach. Warsztaty polegają na barwieniu tkaniny, z tradycyjną taką metodą w szkole. Bo jest coś takiego, że to nasze pokolenie, moje pokolenie jest troszkę starsze i nam jest trudniej i dla nas jest to takie niemożliwe do zrealizowania. A to młode pokolenie, to my się od nich chcemy nauczyć. Robimy z uczestnikami, najstarszą grupą, stroje na Paradę Miłości. Tu mamy jednego uczestnika, który już praktycznie ma skończony strój.